Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Niewolniczym Imperium Cyn w Stellaris. Tak więc zobaczmy, czy w dniu dzisiejszym nasza niekończąca się wojna posunie się jakoś znacząco do przodu. Znając życie to nie bardzo, ale będziemy próbować jak najwięcej tutaj pochłonąć wrogich terenów. Gdzie jest bitwa? Musimy... Okej, to przedłużamy oczywiście, żeby przyspieszyć nasz rozwój. A, to jest taka bitwa. O, nawet bitwa jest i nawet nas tu rozniosą. Gdzie to jest? Jeszcze raz. Tu. To jest nasza stacja, która jest mocno zdechła i sobie nie radzi. Nie wiem, co jest. A, to jeszcze druga flota. O, ta stacja fajnie wygląda i może... Special project complete. Zaraz jej nie będzie, to nie powiem. Wygląda fajnie. Co to za projekty? Zakładam, że te projekty to znów coś modyfikowaliśmy. Niestety jest to niekończąca się robota. Modyfikowanie wszystkich tutaj typków. Zaczniemy od robotów. To jest... Okej, a tu na razie nie możemy. Co to jest za front? A, już wiem, gdzie to jest. To jest tu. Co do was, rozwalmy to w kącie, co jest. No tu jest... Okej, ty lecisz to zrobić porządek, bo zaraz nam zaczną odbijać terytoria. Przyznam, że ciut nie pamiętam, gdzie co jest. A, bo to jest ten punkt. I co, ja mogę tu zaatakować? No, w teorii powinien móc tu skoczyć. O. Czyli złapać ten przyczółek. Zaraz się przekonamy, jak to zadziała. No, niestety. Niestety. Tu bym kupił... A, nie mamy... czego. Zróbmy tak... Sorki. A, nas obili. No nic, skasujmy. To jakaś zdechła resztka floty. To może być problemem. I tu też jest dość dużo... wrogów. Chlubą jest ta flota. Ona po prostu przebija się przez wszystko i póki co jest niepowstrzymana i raczej będzie... No nie, to nie jest ta. Gdzie jest ta wielka? A, tu jest ta wielka flota. Ta flota mogłaby tu zaatakować. Kurde, pozapominałem trochę, bo powiem szczerze, że nie grałem za 3 dni w tą. I teraz do końca nie pamiętam, gdzie która flota była i jakie miała zadanie. Tu jest nasza żelazna pięść, która po prostu idzie przez wszystko póki co. Przynajmniej tak się wydaje. Może się troszkę naprawimy, bo jednak troszkę są obici. Ciekawe, kiedy się pokończą te nieszczęsne terraformacje. Pewno trochę... tu się zapowiada grubsza bitwa. Chociaż akurat zdążą się rozprawić chyba z bazą. Ci to samobójcy. Przyjęli wyzwanie naszej floty, która po prostu ich zmiażdżyła w bitwie. No i musimy się naprawić oczywiście, bo... No, ratują nas bardzo dobre pancerze i bardzo dobre pola siłowe, ale tak to... tu jeszcze trwa bitwa? Co tu się dzieje?
możemy mieć problem z tego, co widzę. To mi się nie podoba, jak to wygląda. Bardzo duże straty ponosimy. No to już leci z odsieczą tu, no ale i tak stracimy. Też z drugiej strony to nie jest jakoś super ważny front, on po prostu tam się trzyma, bo się trzyma. Ale nie jest czymś, co mnie jakoś super interesuje. A, Starbase'y będzie trzeba niedługo pokasować, bo mamy ich... Jeszcze nie ma jakiegoś strasznego nadmiaru, ale będzie do tego szło. Połączmy... to. I co dalej? My tak... Tu nie ma jak dolecieć. Nie, tędy by można było w górę, ale w sumie wiecie co? O, zajmijmy się najpierw tym kątem. Ta flota pójdzie tu. No, tutaj wchłoniemy ten kwadrat, przekażemy go naszym sojusznikom. Powinien być spokój. A tu mamy też całkiem niezłą flotę desantową, która się zajmie tym dziadostwem. Nie może? Może. O. Nie wiem, gdzie ci lecą. Tu by się przydało zrobić Ordnung. No. Zaczynam się gubić, co jest gdzie, kurde, no. Dobra, to się naprawia. To się... Zostaw wielka flota, ona nie powinna się stąd wynosić. Tylko powinna, o, zająć się chociażby tym. A te dwie floty... jak najbardziej mogą się zająć tym. I zrobić tu porządek. Na szybko. Jeżeli są w stanie, oczywiście. Aj, i tu znów się Bajzel zrobił. Kurde, jak oni wszędzie się pojawiają znikąd. No tu odnieśliśmy zwycięstwo, chociaż niewiele zostało z tej floty, szczerze powiedziawszy. Ta leci robić porządki. I ta do naprawy. W sumie tą połączymy z tymi resztkami. A w naszej głównej bazie... możemy tutaj jeszcze co nieco zbudować. O, buduje się tytan, przyda się. Zobaczymy. Zaczyna nam brakować, czyli brakować. No, oni są bardziej zmęczeni wojną, to jest fakt, ale... jednak chcę w miarę sprawnie to... w końcu wygrać, a nie żebyśmy tak po wsze czasy się szarpali. Okej, tu... wow, potężna flota. Teraz ją dziabniemy, ale... nie jest łatwo. I tu spróbujmy cały ten obszar. Sobie może tu dolećmy. O, już nie, to może być. Ostrożnie, nie róbmy niczego na chama.
się przebiliśmy całkiem nieźle. Naprawmy się. Na razie to kolejna bitwa. Ale do tego jadostwa się wzięło. Ludzie. Uprzątniemy to, ale... A jak bitwa lądowa? No, też dosyć ciężko idzie. Niestety przez to, że ich zebraliśmy na niewielkim obszarze, tych przeciwników, no to zrobili się bardziej zaciekli w obronie po prostu. No i też bardzo wolno się tutaj cokolwiek dzieje przy tak dużej ilości przeciwników. Czy to się tu naprawia? To tu zaraz zginie jakimś cudem. Kurde. Mamy najpotężniejszą bazę ze wszystkich, a i tak przegrywamy. Construction complete. Jak terraformacja? No już coraz bliżej. Terraformacje idą w takim kierunku, jakbym chciał. Tu jest setka, a tu jest... No, to akurat można połączyć w jedną flotę. No i praktycznie potrzebujemy całej jednej nowej floty. No i trwa wielka bitwa z naszą superbazą. Ściągnęli tu, co mieli, ale chyba póki co nasza baza jest górą. I po kolei niszczy te wszystkie złośliwe floty. A no i przybyła nasza jedna z główniejszych flot, czyli sytuacja już powinna być pod kontrolą. Ale no jedną straciliśmy flotę. Są prawie że dwie, tak szczerze mówiąc. Żeby nie było. No niestety ciągle nam tu braki mamy w tym względzie. To teraz odbijemy. Ty ogarnij tu do końca, a ty już leć w tym kierunku. O. No tu niestety jest poważna klęska teraz, że poważna. Dużo powiedziane, ale... Kolejny dziad tu się da się wbić, ja nie wiem, że im się nie kończą Aloysy. Zakładam, że po prostu na tym poziomie trudności oni cheatują i to ostro. I stąd taka sytuacja, a nie inna. Bo nie ma opcji fizycznie, żeby... takie ilości floty produkowali. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tu jest cisza, spokój. Tu straciliśmy znów tą bazę. No. Jakimś cudem tak. Chyba ją rozwalę ponownie. I ty musisz lecieć tu, żeby to naprawić, co tu się dzieje. Wytępić do nogi to wiadostwo. Teraz tak, to zgrupowanie pójdzie. On tu zbiera flotę, żeby się nie szykował do tego, żeby się przebić. Mam takie wrażenie, że może mu o to chodzić. Chociaż... Zróbmy mały rajd na ten punkt. Dobra, tu jest C.
Ale 24, nie no, idzie ku dobremu, tu zdecydowanie my rozdajemy karty w tym układzie. To zaraz zajmie tu. Tu cofnijmy się. Najbardziej bym się ucieszył, gdyby nasi sojusznicy robili coś poza siedzeniem i czekaniem, bo w tej chwili to mam wrażenie, że naprawdę oni nie podejmują żadnych działań. Dobra, połączmy to wszystko. No i tu czyścimy dalej z tego dziadostwa, co tu się przebiło. Myślę, że tą flotę muszę wycofać na razie. Oj, długo to zajmie. A no nie ma wyboru, bo te dwie sobie na razie radzą i się przebijają całkiem sprawnie, a pozostałe fronty to tak. Zbudujemy jeszcze 3 battleshipy. No i lecimy. No, tu troszkę odpuścili, widzę, tak myślałem, że będą nas cisnąć, a widzę, że nie chce im się, to wykonałem mały, złośliwy ruch w ich kierunku. Czemu nie? Tą bazę też znowu trzeba trochę wzmocnić, chociaż nie ma za co. Scientific breakthrough achieved. No, chyba żeśmy ograniczyli, czy się zaczęły bunty, zaraz sprawdzę, ale... co, pancerze? Chyba żeśmy stłamsili ich bunty. O, nawet wszyscy mają rozsądną robotę, nie wiem czemu w ogóle... czyli lepiej by było... Czekajcie, to się terraformuje. W ten sposób będą dwa kolejne zasoby, które poślemy w energetykę. Czy ja zdobędę tutaj? Co w ogóle tutaj było? Bo żebym sobie przypomniał. Tu było dużo planet. Bardzo dużo planet. Ludzie, co ja z nimi potem zrobię? Nawet nie wiem, czy ja je zdobędę. Raczej nie. Wszystkich. Na pewno nie tym. A, tu mamy też całkiem sporo, że sporo. No trochę mamy tego. Czyli wy musicie pomóc tej flocie. Jak to odbierze, no to wspólnymi siłami spróbujemy coś tam zdziałać. To się musi naprawić, nie wiem, gdzie to leci. Zajmowanie kolejnych światów jest mocno nie na rękę. Nie to, że w ogóle, ale przez najbliższe 20 lat bym wolał
zajmować się tymi, które już mamy, niż wchłaniać kolejne. A tu kolejne dziadostwo, no. Też są wrogie planety, ludzie. Ale chyba coraz szybciej spada u nich chęć wojowania. Ładnie, 12 tysięcy ma. Tylko taką bazę znikąd to robi wrażenie. Nie powiem. Czekamy na kolejne statki, jak będzie za co je wybudować po prostu. Okej, czyli ci muszą teraz zawrócić, zrobić porządek z tym niewielkim, ale jednak zagrożeniem. Siedzi na tyłku. Okej, porobiły się przebudowy tutaj, to dobrze. O, i tu będzie praca dla nowych niewolników. Na pewno zrobimy sobie tą. I tu zrobimy sobie do oporu w ten sposób. I to będzie świat wydobywczy. W sumie tak trochę tego gazu może być, żeby już na przyszłość i tu sobie damy to. Dobra, teraz następny. Będzie full energetyczny. I tu... Tu są mocno niezadowoleni. Mógłby być też naukowy w sumie, ale chyba zrobię powtórkę z tamtego, czyli znów wepchnę na maksa na razie w ten sposób. Trochę gazu i... Gdzie to było? To. O, i tu by się przydało troszkę ludzi do pracy, czyli... Jak pamiętam, na którymś z Omni coś, żeśmy nadrzucali wszystkich nierobów. Na Omnikron nawrzucaliśmy wszystkich. Tu ich powinna być masa. No, na przykład, że niektórzy tu by się źle czuli, widzę jeszcze, ale... Na przykład tych minersów można wywalić tutaj... Też mają 100% i się przydadzą. Ci już mniej, ale ci też. Okej, już zaczynają się z nich robić słudzy, to nie ma sensu więcej. Teraz lecimy tu. Nie. Gdzie tu są? 9, 7 to jak najbardziej się nadają do przerzutu. Ci nie. Ci tak. W sumie te dwa roboty też mogą pójść. Nawet jeden nasz tutaj krewniak. Tu jest w ten sposób, żebym z chęcią przerzucił kogoś
do nadzoru, bo jest już zero, czyli sobie poradzą, jak wywalimy jednego. O. I może tak, dobra, na razie tak zostawmy. A tak z ciekawości, na Omikronie ile zostało jeszcze nadmiaru? O, myśmy wywalili wszystkich nierobów stąd. Czyli dobrze wiedzieć, jak będę znów potrzebował tu nawrzucać, to mogę nowych. Dobra, a tu... Patrzymy, co mamy mutować dalej. Są pojedyncze egzemplarze, widzę wszędzie. O, tu jest jakaś nacja, która jest, widzę, bardzo różnorodna, więc od razu wszystkich... O, będzie trochę spokoju z nimi. Niekończąca się już praca przy tych rozmiarach państwa, to raczej nie ma możliwości, żeby to powiedzieć zrobione, koniec, cisza, spokój, będziemy zawsze musieli coś poprawiać. Okay. Tu jest plan odbić tą fortecę i się wycofać. Tu jest C. To się naprawiło, czyli leci pomóc. Dobra. To się ma naprawić, ale się nie chce. Czemu się nie naprawiają w tej bazie, to ja nie wiem. Mniejsza z tym. Tu zróbmy szarżę, troszkę w głąb ich terytorium. Kto tu będzie dowodził? Nie mamy wolnego generała? Chyba jakiś musi tu być. Tu niech to. Przerzucę go najwyżej z innej ekipy. I spróbujmy zrobić ten desant. Oj, oj, skąd ich tutaj tylu jest? Na tych... Świat reliktowy to fajny, ale... No nie wiem, no zobaczymy, czy dadzą radę. 20 luda wyślemy. O, 26, to tak, takim tempem widzę... 3% na odcinek robimy poprawę. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Tu widzę ciszę, spokój, tu też... Ty, jak już jesteś tu, po prostu zregeneruj się gdzieś. O. To ci nie zaszkodzi. No, znaleźliśmy coś. Dobra rzecz, ten... Matter Decomposer, to jest naprawdę... To i tak pójdzie nie dla nas, chyba tylko dla naszych sojuszników, ale i tak się cieszę, że to dziobnęliśmy im. Wow, ta flota to już nie wygląda. A, bo tak, tędy się nie przebije, więc tu ciągnie go w dół, żeby tam się... A, jakąś kolonię jeszcze zbudowaliśmy. Dajmy to. Gdzie jest to? Do policmajstrów. Tu... To niech idzie won i to na razie też niech idzie won, bo tu nie ma kto chyba pracować specjalnie, dokładnie. To może być niezły świat, jeśli chodzi o energię, tak jak widzę. Też będziemy tutaj mogli potem poprzerzucać niewolników i zrobić większą wydajność. Nie widzę z tym problemu. Wy
załatwcie to po prostu z marszu. Our science ship has been ambushed. Gdzie? To leci, w ogóle tam nie miało lecieć, gdzie to było. Oh my god, to się dopiero dwa systemy pokonało. Ludzie. No nic, ale tu ciągniemy, a nie, cofnijmy się, może taką rundkę sobie zrobimy. No ale mam wrażenie, że jednak front jest przepychany. Wolno i niemrawo, ale... O, i spadł 25. Co za dziady giną? Okej, wy też do naprawy. Dobra, a właśnie, bo teraz nie sprawdzałem piractwa, na pewno się już napleniło, bo nic nie dobudowywaliśmy. Na tej flance wydaje się, że jest ok. Ciągniemy stąd, jest i. Tu by trzeba było jakąś bazę rozważyć, też mi się tak zdaje. Jak zniszczę ich, chyba że tu. Nie wiem, coś tam się powciskało. Okej. Tytan. No, nawet będzie nie najgorsza ta flota chyba. To nie ma za co jej zbudować. Ludzie. O, tutaj nasi coś próbują, tylko nie wiem, nie idzie im czy co? A nie, to jest po prostu nasze... Dobra, już rozumiem, to jest nasz sojusznik, tylko taki mały, pojedynczy kraik. No dobra, tu mamy teraz troszkę za dużo flot, z tego co widzę, ale... Jest jak jest. No i tam coś mi się zdaje, że będzie problem i że przegramy ten Ground Assault. Dobra, wy się wycofacie do regeneracji. Ty też się zregeneruj, no. I ty tu możesz lecieć. I to już znowu nowy przyczółek wroga się pojawił, kurde. I tu. Właśnie, te bazy umożliwiają im bardzo łatwo zajmowanie kolejnych miejsc i nic na to nie możemy poradzić, szczerze mówiąc. No dobra, leć tu. A nasz sojusznik, mówię, no jest bo jest, tak szczerze powiedziawszy. Lećcie tu. Hmm.
Dzięki. W sumie ty, jak już tu jesteś, to chyba tu szybciej dolecisz i zrobisz porządek niż na ten front. Czyli tu będziemy tak tańczyć między jedną stacją a drugą. Bez większych szans na przebicie się, no ale z drugiej strony blokując ich wszelkie działania. No dobra, teraz zajmijmy sobie to, gdyż jest plając od groma. Nie, tu jest, oh my god, co to za baza. To zajmijmy to. Tu też jest tych kurde no. Ile ja bym dał za niszczyciela planet teraz? Po prostu bym tu porozwalał i poprzejmował, a jak ja mam zajmować i sobie radzić z miejscową ludnością? Zabawy, a zabawy. Dobra, tu posprzątaliśmy chwilowo. O, próbują, widzę, uparcie gdzieś skoczyć. No to teraz tu. A ta flota tu. Ten klik kooperacja powoli dogorywa, jak dalej pójdzie to. Szlak ich trafi, bo już zajęli. Ile w ogóle oni mają jeszcze miast? 3 miast państw. Kliki. 13. Dużo i mało, ale to już. Teraz to już każda nacja ma takie ilości zasobów, że to troszkę trwa, żeby ją ubić. Ha, cwaniak, to widzicie? Lecicie za nim, bo nie ma tu w ogóle co się bawić. Ty takie niezadowolenie. Egalitaryzm się wszędzie widzę rozwija niestety. Która to planeta jest? Czy to w ogóle... A, są z tych nowych, no dobra. Są zupełnie nowe łupy, to nie mam się co dziwić. No dobra, i tu powinniśmy być w stanie teraz załatwić, chociaż... się okaże. No i tu musimy... Tak myślałem, że tak to się skończy. No zobaczmy, ile tu zostało na tym świecie. W cholerę. Ajajajajaj, to za nie będzie łatwe. Pozdobywanie tego. Zrobimy teraz troszkę ostrzejszych zawodników. Poniszczymy tę planetę przy okazji, ale... Dobra. Tak, i rzućmy okiem na tą flotę w budowie, jak ona wygląda. W sumie nie najgorzej. Powinna mieć jakąś zdolność operacyjną. No i co się tu dzieje? Dorwaliśmy ich? Nie dorwaliśmy cię? A nie, dorwaliśmy, dobra. Czyli co teraz? Po pierwsze, gdzie mamy... O, tu jest...
bezrobocia, bo to jest to świeżo założone chyba. Tak jest. Gdzie mamy floty desantowe? Jedna tu, jedna tu. Te gdzieś lecą. Nie wiem, czy dolecą. Duża szansa, że nie. Tu byśmy dorobili kolejnych, bo trzeba. Uszkodził się nawet nasz główny okręt flagowy. Dobra. Tu jest. Okej. Scientific breakthrough achieved. I teraz jedną flotę wyśle, bo tak tu mamy dwie. Jedną wyślę tu, a drugą wyślę tu. Okej, dziś się naprawiają najlepiej. Zdecydowanie te floty sobie najlepiej radzą. A jaki cwaniak minął się z nami, po prostu przeskoczył tutaj. Tu widzę, zorganizowali kontrę. Musimy coś z tym zrobić. Troszkę mnie martwi, że ci tak słabną. Liczyłem, że oni tu będą prowadzić dosyć agresywną politykę i że dzięki temu będziemy mogli potem ugrać coś więcej, a to tak. Okej, teraz. Na czym głosujemy, tak z ciekawości? Sankcje. A, popieram, no to niewiele mnie obchodzi, szczerze po prostu. No nie, znowu to samo. Czy my się tu obronimy? Wątpię, ale spróbujemy. Jest tylko tysiak, więc jak zdążymy zbudować też jedną platformę, to jesteśmy w domu. Największe postępy według mnie tu zrobiliśmy, bo naprawdę przepchnęliśmy daleko ten front. Oj, 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 co tu się odpitala. Okej, sorki, ale mam telefon. Pozdrawiam i kończymy.